Nasze dzisiejsze spotkanie jest poświęcone jednej z najważniejszych decyzji w tym tygodniu ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego, czyli ogłoszenia wyników drugiej edycji programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Około 20 miliardów złotych trafi do samorządów w całej Polsce, z czego 517 milionów złotych trafi do samorządów subregionu wałbrzyskiego. Jest to rekordowe dofinansowanie. Przypomnę, że w październiku poprzedniego roku również pierwsza edycja Polskiego Ładu przyniosła 350 milionów dotacji dla samorządów na różne inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przebudowy dróg, budowy hal sportowych i wiele innych inwestycji, które samorząd wnioskował. Szanowni Państwo, my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z powiatu dzierżoniowskiego oraz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Dzierżoniów bardzo się cieszymy, że w tej edycji około 65 milionów złotych znów właśnie trafi do powiatu dzierżoniowskiego. Nasze samorządy naprawdę uzyskały rekordowe dofinansowania po około 11 czy nawet 10 milionów złotych. Są to kwoty, które rzeczywiście wpływają bardzo pozytywnie na możliwość rozwoju tych wspólnot samorządowych. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wałbrzyskiego, pani europoseł Zalewskiej, również naszemu wicewojewodzie Jarkowi Kresie, czy również wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko, ponieważ to dzięki nim i dobrej współpracy radnych, którzy my jako radni Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno pracujemy, współpracujemy z wyborcami, organizujemy wiele przedsięwzięć, których pozwalamy, że te wszystkie jakby ich prośby właśnie trafiają później do parlamentarzystów i współpracy z samorządowcami, którym około 24 samorządów z okręgu wałbrzyskiego podpisało porozumienie, później właśnie są dedykowane programy na szczeblu rządowym czy parlamentarnym, które pozwalają te inwestycje realizować. Wśród nas jest również pan Janusz Szpot, radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, były wójt gminy Łagiewniki. Właśnie Łagiewniki w tych ostatnich 3 latach otrzymują wielkie dofinansowania do tej infrastruktury, między innymi z kanalizacją związane, czy budową przedszkoli. Tak jak żeśmy rozmawiali z panem Januszem, często mówi, że szkoda, że za ich czasów takie właśnie programy do samorządów nie były kierowane, ponieważ wtedy można było również tak duże inwestycje realizować. Jak to wygląda z perspektywy stolicy powiatu, czyli tych najważniejszych inwestycji, które odbyły się w Dzierżoniowie? Poproszę o głos, żeby zabrał radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Maciej Rojak. Szanowni Państwo, ja chciałbym się skupić na trzech inicjatywach ważnych dla stolicy powiatu dzierżoniowskiego. Pierwszą z nich to Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie, który jako jeden z niewielu placówek ochrony zdrowia otrzymał sprzęt Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa tutaj o tomografii, jaki trafił do dzierżoniowskiego szpitala dzięki wsparciu pana Michała Dworczyka i wicewojewody Jarosława Kresy. 30 lipca 2021 roku odbyła się prezentacja urządzenia i otwarcie nowej pracowni tomografii komputerowej. Miało to wesprzeć przede wszystkim walkę z pandemią COVID-19 i przyczyniło się skutecznie do stłumienia tej pandemii, do szybszych badań w naszym powiecie. Kolejną inwestycją to było 8 milionów złotych jako maksymalne dofinansowanie z tak zwanego Funduszu Górskiego na zagospodarowanie Parku Miłośników Dzierżoniowa oraz terenu przy murach obronnych. No i na sam koniec myślę, że najważniejsza inwestycja, może nie tylko dla kibiców piłki nożnej, naszej ukochanej Lechii Dzierżoniów, ale też dla wszystkich mieszkańców, ponieważ przy modernizacji stadionu pozwoli to na odbywanie się imprez plenerowych dla całych rodzin, nie tylko imprez piłkarskich. Długo wyczekiwana inwestycja dla wszystkich mieszkańców Dzierżoniowa. Dzięki staraniom Jarosława Kresy, wicewojewody naszego, pozyskaliśmy 8 milionów złotych na przebudowę, modernizację, zadaszenie, poprawienie całej infrastruktury stadionu z nową murawą, co pozwoli, że tak powiem, naszej Lechii na kontynuację gry w wyższej klasie rozgrywkowej, czego im bardzo serdecznie życzę, bo będą niedługo walczyli w barażach o to. Bardzo Państwu dziękuję. Ja również też wspomnę, że nie tylko Polski Ład, ale między innymi Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Program Rozwoju Dróg, tak zwane te tarcze covidowe, czy wiele innych programów ministerialnych wpływają przez ostatnie 3 lata do samorządów powiatu dzierżoniowskiego. Ja tutaj przypomnę również o liczbach, bo liczby jakby w pewien sposób pokazują skalę tych również przedsięwzięć. Zaraz przedstawię informację, ile samorządy w ostatnich 3 latach, czyli w latach 2019, no już nawet w 2022 roku, licząc Polski Ład,
przykład otrzymały z budżetu państwa. Nie liczę tutaj inwestycji, które są realizowane między innymi na mieniu PKP, czy również przez samorząd województwa, bo na pewno te kwoty byłyby wyższe. I tak, Bielawa otrzymała kwotę ponad 42 milionów złotych, miasto Dzierżoniów 46, Pieszyce prawie 24 miliony złotych, Piława Górna 22 miliony złotych, Dzierżoniów gmina około 21 milionów, Łagiewniki 40 milionów złotych i Niemcza 43 miliony złotych, nie mówiąc już o powiecie dzierżoniowskim, który uzyskał prawie 29 milionów, czyli to jest kwota w granicach 265 milionów złotych. I tutaj chciałbym podać też również przykład miasta i gminy Niemcza. Miał być dzisiaj z nami pan Jarosław Węgłowski, który no niestety nie mógł przybyć na dzisiejszą konferencję, ale przykład Niemczy pokazuje, że najmniejszy samorząd pod względem ludności otrzymał bardzo dużo środków. To jest między innymi też pokazanie, jak ważne inwestycje dla tej gminy są realizowane. Kolejna rzecz na sam koniec. Też chciałbym powiedzieć o naszej aktywności klubu radnych. Działamy w różnych organizacjach, w różnych strukturach. Swoją aktywnością pokazujemy, że nie tylko jakby kwestie samorządu czy polityki są dla nas ważne, ale też staramy się wspierać te najmniejsze inicjatywy i myślę, że tutaj mamy też sporo sukcesów. Na sam koniec chciałbym jeszcze też bardzo mocno powiedzieć, że nasz klub, o tym co wspominałem, o dobrej współpracy z parlamentarzystami i tutaj w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Michałowi Dworczykowi za współpracę, panu senatorowi Aleksandrowi Szwedowi, panom posłom Marcinowi Gwoździowi i Ireneuszowi Zysce, pani europoseł Annie Zalewskiej, Jarkowi Kresie, naszemu wicewojewodzie dolnośląskiemu, czy Grzegorzowi Macko i pozostałym kolegom i koleżankom z samorządu powiatu dzierżoniowskiego za dobrą współpracę, bo doskonale wiemy, że dobra współpraca, więź taka, która pokazuje, że te wszystkie sprawy dla nas są istotne, później mają ogromne przełożenie na duże korzyści. Jako radni, którzy tutaj są z Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, że niektóre inwestycje powiat nie mógłby zrealizować, gdyby nie to dofinansowanie. Między innymi jest to droga z Bielawy do Kietlic, gdzie praktycznie 95% dofinansowania jest, czyli kwota dofinansowania to jest około 6 milionów złotych. Czyli to, jak mówiłem, na przykład samorządów, duże środki, które pozwalają realizować te inwestycje. W tym momencie chcemy bardzo serdecznie podziękować za Państwa obecność. Jeśli są do nas jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiemy.